Witam. To Parker Fifth. Taki produkt, który pojawił się w 2011 roku i już zniknął. Mamy więc Parker Fifth, mamy rollera, mamy długopis, mamy ołówek i mamy pióro wieczne. Stąd Parker Fifth, piąty rodzaj piśmienniczego przedmiotu w linii parkerowskich. Tak jak mówię, pojawił się i zniknął, już nie jest produkowany. Natomiast jeszcze gdzieś można stare produkcje kupić i dodatkowe wkłady do nich. Z góry logo, na dole nazwa firmy, to Model Ingenuity, który powleczony na korpusie jest taką specjalną warstwą, troszkę przypominającą gumę, natomiast ze skówki to już wszystko odpadło. Pierścień na końcu skówki taki szeroki, z takimi ozdobieniami, oczywiście tradycyjna strzałka parkerowska jako klips, tutaj dość takie twarde wykończenie, zamykane na zatrzask i tu mamy taką dość długą metalową sekcję z wgłębieniami i mamy taką końcówkę tutaj wykonaną z metalu, która skrywa tę końcówkę piszącą i wystaje tylko taki czubek. To taki coś, co można z końcówką fibrową porównać. Ma się to uginać przy pisaniu i tak to się dzieje. Wkłady to oczywiście Parker Fifth, specjalnie zaprojektowane z taką końcówką żeberkowaną. Na końcu podobno miała udawać stalówkę. Nie bardzo mi się wydaje, żeby było takie założenie, żeby to miało udawać stalówkę. Każdy widzi, że to nie jest stalówka. I tutaj ten system przytrzymuje w odpowiedniej pozycji, jako że w trakcie pisania ta końcówka ma się specjalnie tak zeszlifowywać, przystosowując do charakteru pisma. Dlatego jej takie umiejscowienie i dlatego taka końcówka tego elementu piszącego, żeby to się nie obracało w środku, tylko żeby było sztywno zamocowane. Tak to wszystko wygląda. Jest to dość długie, natomiast można z tyłu założyć skówkę. Moim zdaniem niepotrzebnie długie się to staje i niepotrzebnie zaburza taką równowagę w trzymaniu. Porównanie z parkerowskim duofoldem, sonetem, Lamel Stari i Pelikanem 140 pokazuje, że zamknięte jest najdłuższe, a po zdjęciu skówki troszeczkę krótsze od duofolda. 14 cm i 1 mm długości przy założonej skówce i 12,8 mm przy zdjętej skówce. Średnica sekcji to 11 mm, natomiast korpusu 13,5. Waży 42 gramy. No a teraz to, co najciekawsze, jak ta końcówka się sprawuje przy pisaniu. Nowy wkład pisze bardzo dobrze. Jest taki lekki opór. Nie jest to taki jak roller, a i nie jak długopis. Mamy troszkę podobny opór jak przy pisaniu stalówką. Jak widać tutaj dociśnięcie troszkę powoduje pogrubienie linii i podanie większej ilości tego atramentu, czy czego to tam jest w środku. Natomiast takie szybkie, lekkie kreślenie tworzy cienkie linie. Wystaje ta końcówka troszeczkę. Pod kątem też pisze. Odwrócona do góry nogami o 180 stopni też pisze. Tak więc mamy tutaj większą możliwość pisania niż tradycyjną stalówką. Teraz taki szybki przegląd tych pięciu elementów piszących. To pióro wieczne, ołówek tu mechaniczny, długopis, jotter konkretnie, a no i tutaj Parker 25 roller. No i jeszcze na koniec mamy Fifth i
Moim zdaniem, porównując to po piórze, jest to jakby drugi charakter urządzenia piśmienniczego, które zostawia bardzo ciekawy ślad. Jak widać, długopis przerywa, troszkę chlapie roller. Moim zdaniem szkoda, że ten system został zarzucony, bo moim zdaniem pisze się tym bardzo przyjemnie, przynajmniej mnie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.